Kostek Joriadis, muzyk greckiego pochodzenia, w końcu zdecydował się przerwać milczenie i odpowiedzieć na zarzuty, jakie przez wiele lat kierowała w jego stronę Katarzyna Kowalska, matka ich córki Oli. Początkowo ich związek wydawał się być szczęśliwy, a narodziny córki przyniosły im radość, ale szybko doszło do rozstania, którego skutki towarzyszą im do dziś kropka w wywiadzie udzielonym tygodnikowi życie na gorąco, Kostek Joriadis opowiedział o trudnych momentach po rozstaniu z Kowalską. Twierdzi, że był oskarżany o przemoc i niepłacenie alimentów, co zdaniem piosenkarza są kłamstwami. Przez wiele lat milczał, ale teraz postanowił wyjawić swoją wersję wydarzeń. Muzyk wyznał, że żałuje swojego związku z Katarzyną, określając go jako największy błąd w swoim życiu. Odnosząc się do oskarżeń o przemoc, Joriadis zadeklarował gotowość poddania się badaniu wariografem, a jednocześnie stwierdził, że jego wyjazd z Polski był spowodowany opieką nad chorą matką, a nie ucieczką przed odpowiedzialnością. Kropka słowa muzyka rzucają nowe światło na konflikt, który dotyczył również kwestii alimentacyjnych i utrudniania kontaktów z córką. Joriadis oskarżył Kowalską o wprowadzanie sądów w błąd, co skutkowało odwołaniem się od wyroku nakazowego. Twierdzi, że była partnerka działała z premedytacją, Pomawiając go o przemoc, której rzekomo dopuścił się wobec niej Kropka, warto podkreślić, że cała ta historia ma wpływ nie tylko na życie dawnej pary, ale także na relacje między Joriadisem a córką Oli. Spotkanie w sądzie miało być szansą na poprawę relacji, ale okazało się, że Kowalska zastosowała nawet ochroniarza dla córki, co zdaniem muzyka dowodzi manipulacji i prania mózgu Kropka ostatecznie. Kostek Joriadis zakończył wywiad z gorzkim żalem i deklaracją, że nigdy nie wybaczy Katarzynie za to, jak bardzo negatywnie wpłynęła na jego relacje z córką. Historia ta wychodzi na jaw po latach, rzucając nowe światło na kontrowersyjny związek i jego skomplikowane następstwa.